Cześć, nazywam się Łukasz Kupian, jestem założycielem firmy X-Dental, która specjalizuje się w kompleksowym wyposażeniu gabinetów stomatologicznych. Tworząc filmy takie jak te, mam na celu wyjaśnić w prosty i zrozumiały sposób wszystkie kwestie związane z tworzeniem i wyposażeniem gabinetów sprzęt. Ostatnie dwa filmy były bardziej luźne, reprezentowały zamiast treści merytorycznej treść informacyjną o udziale X-Dental w targach Warsaw Dental Medical Show. Z targów jesteśmy bardzo zadowoleni, nawiązaliśmy dużo kontaktów biznesowych oraz trafiło do nas bardzo wielu klientów, którzy chcą, abyśmy poprowadzili ich przez proces otwierania gabinetu stomatologicznego, jak również tacy, którzy chcą swój gabinet rozwinąć i wymienić sprzęt lub doposażyć go chociażby o tomograf CBCT. Ten film jest kontynuacją serii o wyposażeniu gabinetu i omówię w nim unit stomatologiczny niemieckiej firmy Dentsply Sirona model Axano oraz jego najnowszy wariant Axano Pure. Unit stomatologiczny Axano to najwyżej położony unit, jeśli chodzi o portfolio unitów Sirony, stosowane indywidualnie do użytkownika, tak aby wykorzystując wszystkie aktualne nowinki technologiczne i patenty firmy Dentsply Sirona usprawnić procesy leczenia i niewyobrażalnie zwiększyć komfort pacjenta i lekarza. Nie przedłużając, zapraszam do części merytorycznej. W pierwszej kolejności chciałbym zwrócić uwagę jeszcze raz na ideę firmy Dentsply Sirona i to, jak zbudowane jest ich portfolio unitowe. Patrząc na wszystkie modele unitów firmy Dentsply Sirona, począwszy od modelu Intego, przez model Intego Pro, Sinus, Axano, Pure i Axano, to z grubsza wszystkie modele wyglądają dokładnie tak samo. Mamy praktycznie taką samą tapicerkę, taką samą linię fotela, taką samą stopę, bardzo podobne bloki spluwaczki, identyczne lampy i praktycznie identyczne stoliki lekarza. Kluczowe w tym wszystkim jest to, że Sirona, takie, budując sobie swoje portfolio w taki sposób, bardzo znacząco zmniejsza koszty produkcji części zamiennych, ponieważ we wszystkich modelach większość części pasuje do siebie nawzajem, więc jakby nie ma rozgraniczenia, że mamy kilka różnych rękawów, kilkanaście różnych stolików, kilkanaście różnych obudów, tylko wszystko jest mniej więcej zunifikowane i to jest bardzo ważne. Bardzo podobnie jest z radiologią. Wszystkie panoramy, tomografy są zbudowane na jednej konstrukcji i to bardzo fajnie się sprawdza. Więc jakby z tego chodzimy w przypadku idei firmy Dentsply Sirona. Unity stomatologiczne, poszczególne modele różnią się tylko i wyłącznie funkcjami, które mamy w środku, o które możemy je doposażyć. No i teraz, jeśli chodzi o doposażenie w te konkretne funkcje, każdy model Unity i znowu, począwszy od pierwszego w portfolio, czyli Intego, Intego Pro, Sinus, Axano Pure i Axano, ma możliwość indywidualnej konfiguracji. Działa to bardzo podobnie jak w samochodzie, czyli jeżeli mamy bazowy model danego Unity w konfiguratorze, który ma już jakieś podstawowe funkcje, to do tego Unity możemy w konfiguratorze doposażać go o poszczególne elementy, po to, żeby dany unit zindywidualizować i żeby dopasować go do swoich potrzeb czy do potrzeb modelu biznesowego danej placówki. W bardzo prosty sposób to pozwala nam albo zaoszczędzić pieniędzy, albo zoptymalizować koszt zakupu takiego unitu. Więc jest to bardzo dobre rozwiązanie. No i teraz model Axano. Jest to najwyższy model z portfolio unitów firmy Dentsply Sirona. Przez to daje nam możliwość największej możliwości konfiguracji jego opcji względem konfiguratora, czyli tam mamy możliwość naprawdę poszaleć. Konstrukcja fotela zbudowana jest tak samo jak w każdym innym modelu, czyli fotel przykręcony jest do podłogi w gabinecie i dzięki temu jest bardzo stabilny. Konstrukcja unitu całego zbudowana jest w ten sposób, że blok spluwaczki, czyli cały element wodny, jest również przykręcony do podłogi i nie jeździ razem z fotelem. Wpływa to znacząco na stabilność fotela, którą najbardziej widać przy pracy z mikroskopem, bo ponieważ w mikroskopie każde minimalne drganie jest spotęgowane o tyle, ile mamy ustawione powiększenie w mikroskopie. No i teraz unit musi być po prostu stabilny, więc konstrukcja fotela jest zrobiona tak, że fotel jeździ, a blok spluwaczki nie. Dzięki temu też stolik lekarza, lampa, czy jeżeli mamy lampę rentgenowską, czy panel asysty, jest przytwierdzony również na stałe do bloku spluwaczki i on też nie jeździ, czyli fotel nie jest obciążony całym ciężarem bloku spluwaczki, stolika lekarza, lampy i panelu asysty. Główną obiekcją przy prezentacji unitów, czyli główną obiekcją klientów przy prezentacji unitów jest to, że są przyzwyczajeni do pracy z unitami, gdzie blok spluwaczki jeździ razem z fotelem, ponieważ z ich założenia wynika to, że pacjent wtedy ma prościej, żeby wypluć lub przepukać jamę ustną podczas pracy. Tutaj mamy rozwiązane to tak, że mamy pozycję spluwaczkową, czyli jeżeli pracujemy z pacjentem należąco, klikamy na stoliku asysty lub stoliku lekarza przycisk z literką S, czyli spluwaczka, i wtedy oparcie podjeżdża nam do góry, pacjent sobie może wypluć, wypukać i z kolei klikając drugi raz S, fotel wraca nam z powrotem do pozycji tej, w której pracowaliśmy, więc nie musimy tej pozycji ustawiać później ręcznie. Jeśli chodzi o samą funkcjonalność unitu, no to zaczynając od samej góry, czyli od lampy. Lampa jest taka sama jak w każdym modelu, czyli LED View Plus. Lampa jest kompletnie bezcieniowa, 4 źródła światła uruchamiana bezdotykowo. W lampie mamy możliwość 7-stopniowej regulacji natężenia światła, czyli możemy sobie zmniejszać moc zależnie od tego, jakie oświetlenie mamy w gabinecie, czy pracujemy z lupami, czy bez lup, czy z mikroskopem, czy bez mikroskopu, czy potrzebujemy pełną moc tego światła, czy nie. Możemy również zmieniać sobie barwę tego światła z neutralnej, ciepłej i na zimną.
Czyli możemy indywidualnie dopasować sobie do potrzeb. Jeżeli pracowaliśmy z lampą halogenową wcześniej, no to możemy, lub z klasyczną żarówką, możemy sobie ustawić na światło ciepłe, więc nie będziemy mieli takiego twardego przeskoku nagle światła ciepłego na światło zimne. No i dodatkowo lampa ma bardzo wysoki współczynnik odwzorowania barwy światła dziennego, co bardzo znacznie wpływa na dobór koloru czy pracę z kompozytami z pacjentem. Jakby dużo prościej jest dobrać do tego kolor. Konstrukcja fotela zbudowana jest tak, że on bardzo nisko zjeżdża, czyli możemy zjechać bardzo głęboko i bardzo wysoko wyjeżdża, więc możemy dopasować sobie to zależnie od naszego stylu pracy, czy pracujemy nad pacjentem na siedząco, na stojąco, z boku, od tyłu. Możemy indywidualnie sobie to dopasować. Głównym elementem tutaj, który wyróżnia Unit Xano spośród innych, jest to, że mamy panel lekarza, który jest na takim tak zwanym karcie jezdnym i ten Unit występuje tylko z rękawami od dołu. Standardowo Unit wyposażony jest w 6, a nie 5 rękawów roboczych. Można dołożyć nawet 7, czyli na przykład kamerę na uchwycie. Dzięki temu możemy sobie skonfigurować stolik tak, że mamy strzykawkę, dmuchawkę, 2 rękawy turbinowe, 2 mikrosilniki, skaler i kamerę. Czyli mamy pełną dowolność, nie musimy już wybierać, czy bardziej będą nam potrzebne 2 rękawy turbinowe, czy bardziej będzie nam potrzebne 2 mikrosilniki. Stolik lekarza jest w pełni automatyczny, czyli on automatycznie do nas przyjeżdża w momencie wyboru danej pozycji lub możemy nim sterować ręcznie. Możemy też dopasować sobie jego wysokość, zależnie od tego, jak wysoko chcemy mieć rękawy. Na górze stolika lekarza mamy bardzo wygodne miejsce na to, żeby położyć sobie tam tacki. Jest tam guma, guma chroniąca stolik lekarza, którą możemy oczywiście sterylizować w autoklawie w pełnej temperaturze sterylizacji. Stolik lekarza ma bardzo duży dotykowy ekran, na którym wyświetlane są wszystkie informacje potrzebne do sterowania fotelem. Możemy tam wybierać pozycję, możemy jeździć fotelem góra-dół, możemy wybierać sobie lekarzy pracujących, włączać timery, stopery, ustawiać wszystkie opcje, ustawiać parametry pracy mikrosilnika, skalera, rękawa turbinowego. Widzimy podgląd do kamery, połączenie z komputerem. W przypadku wyposażenia Unitu w mikrosilnik endodontyczny z systemem pilników i z automatyczną biblioteką możemy wybierać sobie system endodontyczny, którym pracujemy i Unit automatycznie nam dopasuje sekwencję pilników, będzie nam wizualnie, ładnie, graficznie pokazywał, jakich pilników po kolei mamy używać. Podobnie z fizjodyspenserem i mikrosilnikiem implantologicznym, ponieważ również możemy doposażyć Unit w funkcję implant i wtedy całą sekwencję pracy z systemem implantologicznym będziemy pokazywali na bardzo ładnej wizualizacji, krok po kroku, po kolei. Podobnie jak w przypadku wolnostojących wysokiej klasy fizjodyspenserów czy mikrosilników implantologicznych. Rękawy Unitu, podobnie jak w pozostałych modelach, są bardzo długie, które mają wzmocnienia, tak żeby się nie wyginały, nie zacinały. Na stoliku lekarza przy rękawach możemy regulować sobie wodę, przepływ wody na danych końcówkach, czyli możemy coś indywidualnie dopasować do tego, jak chcemy pracować. Unit Axano ma możliwość wyposażenia w system pompowania podpórki lędźwiowej lub w masaż dla pacjenta, czyli możemy włączyć pacjentowi masaż, to będzie podobnie jak w samochodzie, czyli będzie po prostu pompowane poduszki w oparciu. Może być to ciekawe dla pacjenta. Unit ma również system elektrycznych zagłówków, czyli możemy elektrycznie ustawiać pozycję zagłówka dla pacjenta i cała pozycja zagłówka i cała pozycja fotela, wszystkie ustawienia lamp i na stoliku lekarza mogą być zapisywane do kartoteki pacjenta w programie Sidexis, który służy do obsługi urządzeń do obrazowania. Czyli jeżeli pacjent przychodzi nam do gabinetu i nagle wybieramy sobie pacjenta w oprogramowaniu, ponieważ chcemy zobaczyć jego badanie, które mu wykonaliśmy, to Unit od razu komunikuje się z Unitem, wysyła do Unitu informacje i Unit ustawia się dokładnie tak, jak ustawiliśmy go ostatnio do danego pacjenta. I to jest tak, jak można powiedzieć, pamięć foteli. Ja zawsze nawiązuję to analogicznie do samochodu. Skraca nam to czas przygotowania fotela do zabiegu, z pacjentem. Jeśli chodzi o panel asysty, mamy tam 4 miejsca. Na panel asysty mogą być tam 2 ssaki, ślinociąg, ssaki, ślinociąg. Może być tam również kamera, dodatkowa strzykawka, dmuchawka. Oczywiście Unit możemy wyposażyć również w systemy podgrzewania wody na instrumenty, podgrzewania wody do kubeczka. Unit wyposażony jest podobnie jak model Intego Pro i model Sinus i Axano Pure w systemy dezynfekcji wody sieciowej, czyli nie musimy pracować z wodą z butelki, tak jak system automatycznego przepukiwania ssaków, czyli nie musimy korzystać już z takiej standardowej kaczki, tylko po prostu podpinamy sobie ssak do bloku spluwaczki, włączamy program i on nam płynem, dla przykładu Orotol, przepukuje nam cały rękaw ssaka i system sący.
Wpływa to bardzo też na zmniejszenie awaryjności pompy ssącej. Z kolei idąc dalej, UNIT również ma system przepukiwania wszystkich rękawów i torów wodnych. Dzięki temu możemy swobodnie podłączać wszystkie instrumenty do bloku wodnego, włączyć program i on automatycznie będzie się przepukiwał wodą lub przy takiej dużej sanityzacji raz w miesiącu również płynem do dezynfekcji. Jest to bardzo fajne rozwiązanie, które wpływa bezpośrednio na zmniejszenie awaryjności UNIT-u, rękawów, wszystkich zaworów, membran i tego typu rzeczy. Kilka jeszcze słów o wariancie UNIT-u Axano, czyli Axano Pure. Jest to UNIT, który jest troszkę budżetową wersją modelu Axano, który nie ma masażu, nie ma podświetlenia Ambilight, nie ma automatycznie ruchomego stolika lekarza, nie ma ruchomego tego stolika lekarza góra-dół, jest pozbawiony pewnych opcji i jest po prostu tańszy. Czyli jeżeli ktoś nie chce dopłacać ileś 10 tysięcy za te opcje, które są mu niepotrzebne, może wybrać wariant Axano Pure i również cieszyć się innowacyjnym UNIT-em, ale w troszkę niższej cenie. My zawsze porównujemy sobie to, czy dla danej sytuacji, danego klienta, użytkownika, lekarza jest sens do tego UNIT dopłacić, czy wystarczy wybrać sobie model Axano. Dla kogo przeznaczony jest model Axano i Axano Pure? Moim zdaniem idealnie sprawdzi się w przypadku, kiedy robimy gabinet dla siebie, czyli jeżeli Ty, drogi oglądający widzu, jesteś właścicielem gabinetu i Ty pracujesz na tym UNIT-cie, to moim zdaniem warto jest doinwestować sobie i można sobie wyposażyć gabinet w taki UNIT, konfigurować go sobie indywidualnie pod siebie i cieszyć się tymi, co ten UNIT potrafi zaoferować. Z kolei, jeżeli robimy klinikę, gabinet, w którym będzie kilka gabinetów i gdzie model biznesowy przewiduje to, że będą pracowali tam różni lekarze, to w moim odczuciu lepiej jest zrobić to na zasadzie uniwersalnych UNIT-ów, tańszych, budżetowych, po to, żeby one były uniwersalne, żeby rotacja lekarzy na danych UNIT-ach była możliwa. Więc myślę, że to jest już wszystko. Co do ceny UNIT-u, to konfigurator rozpoczyna się od około 150 przy modelu Axano Pure i około 180 przy modelu Axano. Oczywiście zależnie od konfiguracji, od wszystkich opcji, które wybierzemy, ta cena może wzrosnąć, ale oczywiście mamy możliwość rabatowania danej specyfikacji, zależnie od tego, jak wygląda cały wolumen zakupu. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem takiego UNIT-u, czy indywidualną ceną lub prezentacją, to zapraszam Cię do opisu filmu. Tam znajdziesz link, w którym będziesz mógł skontaktować się z nami, wypełnić formularz, wtedy my skontaktujemy się z Tobą, poznamy Twoje potrzeby, umówimy się na spotkanie, prezentację i przygotujemy indywidualną cenę takiego UNIT-u. Dzięki za obejrzenie filmu do końca. Jeśli chciałbyś umówić się na prezentację UNIT-u, możemy to zrobić w salonie pokazowym w Warszawie. Jeśli chciałbyś, abyśmy przygotowali indywidualną cenę tego UNIT-u lub innego modelu, to w opisie filmu znajdziesz link, kliknij w niego, wypełnij formularz, a my odezwiemy się do Ciebie i przygotujemy wycenę. Pamiętaj, że w X-Dental pomagamy z wymianą sprzętu i sprzedażą Twojego używanego. Zapewniamy do tego dogodne finansowanie zakupu poprzez pożyczkę lub leasing. Jeśli chcesz kupić lub wymienić UNIT, jesteśmy do Twojej dyspozycji. Cześć!